Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam. To są, można powiedzieć, pierwsze słowa wypowiedziane o człowieku. Nie jest dobrze być samotnym. I o tym wcale nie muszę was przekonywać. Ileż to rzeczy ludzie robią głupich nawet, aby nie zostać się sami, żeby nie być samotnymi. Jest takie przysłowie, że jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Ale jeśli chcesz iść daleko, idź razem. Potrzebujemy się nawzajem. Bóg sam jest Trójcą. Spaja Go miłość. Skoro my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo, to jesteśmy też stworzeni do wspólnoty. Jezus, Bóg nie chce, żebyśmy byli takimi oddzielonymi od siebie atomami. Jezus stworzył, a raczej zrodził Kościół przez zesłanie Ducha Świętego. Jako wspólnotę, w której nie każdy sobie rzepkę skrobie, ale razem złączeni stanowimy całość. Mówi się na wschodzie, że Bóg lubi Trójcę. Gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam i ja jestem pośród nich, powiedział Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza, 18 rozdział, 20 wiersz. Gdzie dwaj lub trzej, On się dołącza jako trzeci. I wtedy jest pełnia. W relacji między ludźmi, jeśli braknie jeszcze tego trzeciego, ta relacja jest niepełna. A tym trzecim jest właśnie Bóg. Kościół właśnie tym się charakteryzuje, że są w nim ludzie różni. Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, mądrzy i głupi, święci i grzeszni, biali, czarni i żółci. Jeszcze można wymieniać inne różnorodności w Kościele. Lecz łączy wszystkich nawzajem jedno. Bóg jest naszym Ojcem. Kim byśmy nie byli, mamy jednego Ojca. Wszyscy wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Skoro nazywamy Boga Ojcem, to nawzajem jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Jesteśmy rodziną dzieci Bożych. Jest taka bardzo piękna piosenka, którą bardzo lubię. Taka dziecięca, ale oddaje sens tego, czym jest Kościół. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę z nami idź. Nikt z nas nie ma wszystkiego. Ksiądz Twardowski pisał: co to by było, gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka? Co to by było, gdyby wszyscy mieli to samo? Nikt nikomu nie byłby potrzebny. Ale skoro jedni są mądrzejsi, a drudzy mniej mądrzy, skoro jedni są bogatsi, a drudzy biedniejsi, jedni bardziej święci, drudzy grzeszni, to nawzajem jesteśmy dla siebie potrzebni.
bo ja mam coś, czego ty nie masz, ale ty masz coś, czego ja nie mam. I właśnie z tej wymiany dóbr, w tej wymianie dóbr, w tej służbie jeden drugiemu przejawia się nasza miłość. I wtedy odnajdujemy sens naszego życia, kiedy odnajdujemy sens naszej służby, kiedy czujemy się potrzebni jeden drugiemu. Dlatego w Kościele ja służę wam, wy służycie mi, nawzajem się ubogacamy. I nie można powiedzieć, ten jest lepszy, a ten gorszy. Bóg stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy. I takich nas chciał mieć. Można powiedzieć, że jeden jest ślepy, a drugi chromy. I ten ślepy bierze tego, który nie może chodzić na plecy. I ten, który nie może chodzić, który ma oczy, pokazuje drogę temu ślepemu. Tak właśnie wygląda nasze życie. Jeden bez drugiego żyć nie możemy. I tak jest Kościół. Ja, ty i Pan Bóg. Bóg lubi Trójcę. Do tego Kościoła jesteśmy wszyscy powołani, ja i ty, do wspólnoty dzieci, którzy nazywają Boga Ojcem i nawzajem są dla siebie jak bracia i siostry. Tam, gdzie przestajemy się traktować jak właśnie jak ta rodzina, jak bracia i siostry, tam właśnie jak tam się zaczyna nieporządek. Dlatego słuchajmy się naszego taty w niebie. On wie, co jest dla nas dobre. Módlmy się za Kościół, Matkę naszą. Bo w nim Bóg zostawił dla nas dary, które są nam niezbędne do tego, abyśmy byli święci, abyśmy byli w niebie. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.